Dzień dobry. Tak, będzie, natomiast będę przez jakiś czas sam, ponieważ moi goście się rozjechali z przyczyn prywatnych. Witam wszystkich, ale będzie gość niespodzianka za kilka minut. Tylko muszę tutaj pogadać o paru rzeczach. Przede wszystkim ten w tym tygodniu odcinek musiał się odbyć, bo Wiktor się za bardzo napracował. Mistrz y, Paintbrush'a oraz Photoshopa zrobił nam nowe logo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Karol mam nadzieję, w przyszłym tygodniu powie, jak bardzo jest zadowolony, że mu się to podoba. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Zapraszam wszystkich do naszego, jak się potem okazało, foliarskiego i bardzo niebezpiecznego poglądowo podcastu rodzinowego z Przemkiem. To jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć dzisiaj. Jest jeszcze jedna rzecz, ale. Ja chciałbym poczekać, aż Karol przyjdzie, o której chcielibyśmy powiedzieć, ale to jest, mogę powiedzieć, zagadkowo rzecz związa związana z Kałajem Leonardem. I nie powiem tutaj nic więcej, domyślcie się. Mam nadzieję, że więcej informacji będzie za tydzień. Eee... Tak, bardzo się cieszę, mało tego. Zobaczycie, co z tym logiem będzie się działo niedługo, bo to też jest ważna informacja, że będziemy musieli zastąpić wszystkie nasze wzory, więc. Te stare wlepki ze starym logiem pójdą w niebyt. Znaczy będą tak zwanym deadstockiem i będą kosztowały miliard dolarów, pewnie za jakiś czas. Natomiast nie będziemy ich przez dłuższy czas robić, myślę, że w ogóle niektórych. Dlatego też dajcie nam chwilę, żebyśmy zmienili, bo to też dotyczy koszulek i takich tam. Właśnie. Bart, Kukauj nie, nie pojechał do Orlando i już wiemy w takim razie, co kombinujecie. Dokładnie, on wpada do nas, ja Karola wyrzucam, bo przeklina na Facebooku do ludzi i bierzemy Kałaja, dokładnie. Jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jest sytuacja tego typu, już ktoś zauważył, myślałem, że to po jednym dniu się skończy, no ale nasz podcast Garden, czyli hostingodawca streamingu w zasadzie tego, można powiedzieć, kanału RSS, który propaguje to na iTunes i na Spotify, niestety chyba umarł już w końcu śmiercią tragiczną. Tam wypluwa jakieś błędy po logowaniu. Wrzucałem to na Facebooka. No klasyka jakieś coś w SQL ktoś czegoś nie zrobił, nie wyłączył, nie zaktualizował, więc chyba już tam nikt nie zagląda. A sprawa jest o tyle problematyczna, że jeśli to nie działa, to my nie możemy nawet usunąć swojego profilu, co powoduje, że pewnie będziemy musieli przez jakiś czas figurować pod inną nazwą bo podcast będzie dalej zapisany jako podcast garden jeśli on fizycznie zniknie, no to przez jakiś czas będziemy musieli równolegle działać, ale mam nadzieję, że to wróci do normy, bo ten Cloud aż się marnuje, więc to jest taka sprawa. Łukasz, zapowiadałem z panem Leszkiem, tak, ja jestem z Leszkiem w kontakcie. Natomiast Leszka i bardzo dobrą wymówką jest to, że pracuje nad nową płytą, a to jest taki człowiek, że jak się umawia na wywiady, to potrafi 8 godzin z dziennikarzem rozmawiać, jeśli jest o czym, dlatego chyba chce poświęcić trochę czasu na to i się przygotować, ale to jest na pięćdziesiątkę, myślę, pewniak, chociaż jeden gość zagraniczny, gdyby się objawił, że może, no to Łukasz dostałby telefon, przepraszam, Leszek dostałby telefon, że musimy poczekać trochę na to ale to zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, ja to chyba tak tyle ze strony technicznej. Yy, możecie pisze, pisać w komentarzu. na czacie jak bardzo foliarski był podcast z Przemkiem. Bo może był, może, może ten Wiktor, który tam komentował, bądź też wyrażał swoją opinię, miał rację. Mo Kto to wie? A mi dajcie chwilę, ja dzwonię do naszego gościa, daję mu znak sygnał. Nie czapką, ale na Skype. Ie. I zaraz będzie, mam nadzieję, dzwonione. W zasadzie to już zadzwoni, zobaczymy. Halo, halo, jest Pan tam? Jest, jestem tam, a Pan tam jest? Jestem. Więc, moi drodzy, niestety musiałem zaprosić kogoś dobra. z Kanal Plusu, bo ani Bartek nie a mógł, trochę... ani Karol nie mógł. To Bardzo mi przykro. A my z Michałem <laughs> jesteśmy taką zastępczą parą, że jak od nie ma kogo zaprosić, to zaprasza mnie. Więc ja stwierdziłem, tak. że robię to w drugą stronę. No tak, czasami bywa, aczkolwiek wychodzą to na, na spontanie i przy takim, wiesz, zastępstwie, jak już tak musimy w ten sposób. No to i tak wychodzą zawsze bardzo ciekawe audycje, uważam. No zawsze klasowe, a poza tym to, to nie był przytyk. To po prostu było tak, że, to, że w zasadzie można się w nocy spotkać i jest o czym gadać, więc. Więc jeśli ludzie to wiesz, lubią, możemy... bo wiesz, bo na przykład, przepraszam, bo ja tutaj cały czas żyję ostatnim podcastem, ludzie nie lubią ostatniego naszego, mojego naszego podcastu z przemki. Dlaczego? Ponieważ używaliśmy słów foliarz, 5G i pojawiły się komentarze, że, 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 że pseudopandemia, no wiesz, no foliarstwo no ogólnie i że się nie znamy, jesteśmy omnibusami no rozumiem. i takie takie tam... Nie no, ja bym bardziej wolał, wiesz, Michał, porównać ciebie, zwłaszcza, ale y, będę nieskromny siebie też, wiesz, taki... Y, Jamal Crawford troszeczkę patrząc na to, co się dzieje w NBA, że wiesz, nie masz kogo, no to zawsze stawiasz na sprawdzonego konia. No. Kurczę, muszę sprawdzić. A, to ten, dobrze, to się nie obrażam. To, to ty, jak ten, to się nie obrażam. Dobrze, słuchaj, ja mam do ciebie pierwsze pytanie, bo nie wiem, czy ty słyszałeś, ale myśmy rozmawiali o tym trochę z Karolem w zeszłym tygodniu. O Jezu, to będzie nie jedno, jak masz pierwsze, to znaczy, że będą kolejne nie też. No, no, no Ja tu liczę, że będzie masa pytań do ciebie i ten bardzo spontaniczny i taką partaninkę w tym tygodniu, ten, przebudrujemy to tym, że zaprosiłem znanego gościa z telewizji. No dobrze, proszę bardzo, słucham. Nie, ale tak poważnie, czy słyszałeś no. o sposobie, w jaki dziennikarze będą akredytowani do tak zwanej bańki w Orlando? Wiesz co, o tym akurat nie. Przyznam się szczerze, tego nie sprawdzałem, gdyż albowiem i tak to jest rzecz, która najmniej chyba dotyczy Wojtka i mnie, bowiem i tak chyba. O, poczekaj, się, poczekaj, sources. sources są? Że... Co są? Sorsys taki źródła no, powiedzieć, że tak? nie jedziesz gdzieś, na przykład, albo jedziesz, albo coś. I nie o tym nie wiedzą. Nie, że właśnie może nie, że może zdarzyć się tak raczej się liczymy z tym, że no, sytuacja jest jaka jest, więc raczej w Orlando na finałach się nie pojawimy. Więc na razie proces akredytacyjny tam, na miejscu do bańki, w Orlando nas nie dotyczy w żaden sposób. Także myślę, że no, to jest dla nas jakby smutne. Mam nadzieję, że, że będzie inaczej, tak? Że może gdzieś tam. Się okaże, nie wiem, we wrześniu, że, że jednak jest lepiej i można, ale raczej nie spodziewałbym się tego, zwłaszcza, że tam jesteśmy postrzegani jako internacjonalowie, żeby już tak trzymać się tego sznytu trudnych słów, więc raczej myślę, że nasze możliwości będą tam niezwykle ograniczone. Pojawienia się. E, bo właśnie nie wiedziałem, jak to jest, bo w zeszłym tygodniu dotarłem do takiego, jak to tam na NBA Media, Media Central bywa dokumentu, który tam mówi, wiesz, co możesz, czego nie możesz. No i e, są dwie gradacje, jak gdyby. Że pierwsza to są tacy tacy amerykańscy, amerykańscy dziennikarze. I jesteś w bańce i płacisz chyba 500-600 dolarów za noc. To jest razem z badaniami codziennymi, a druga grupa, i tam, to, tam nie było ujętych właśnie, to mnie zastanawiało, czy może ty coś wiesz. E, czy. Tam w ogóle nie było napisanych... Na t... Zawsze jest napisane, że ktoś jest od czegoś, jeśli chodzi o International, a tam nie było nic na temat International, więc ten drugi stopień, czyli jesteś poza kampusem, ale masz dostęp do jakiejś tam konferencji, oglądania czegoś na Telebimie i tak dalej, i tak dalej, myślałem, że dotyczy wszystkich dziennikarzy. Znaczy, tam było napisane, że ograniczona ilość redakcji, ale wydawało mi się, że też międzynarodowych, bo też nie wyobrażam sobie, żeby nie wiem, Hiszpania nie wysłała swoich ludzi albo Chiny. No nie, Chiny, dobra, Chiny, afera chińska trwa. To. Chiny może lepiej nie, ale, ale nie tak poważnie. Nie tak poważnie, wiesz co, ja bym się wcale nie dziwił, jakby po prostu no, było jedno wielkie I am Sorry, ale no, sytuacja jest jakby zrozumiała, więc jakby tutaj absolutnie nie, nie doszukiwałbym się, wiesz, sensacji, że nagle nie ma nic dla international, media i, i, i tak dalej, bo, no, bo sytuacja jest oczywista w tym momencie. więc Dla mnie to jest bardzo proste i myślę, że ktoś, kto ma żal. Albo doszukuję się tu, wiesz, trzeciego dna, no to, no to nie, no sorry, no to, to lepiej może polecam chłodne piwko w cieniu i, i, i odpoczynek, bo, no bo po co? Po co ryzykować, po co ściągać na siebie, wiesz? To jest sytuacja i tak jest mocno skomplikowana. Sam wiesz, ile zawodników też jest chorych. Tam co chwilę jakieś nowe informacje dochodzą o kolejnych i kolejnych, chyba 32 już z tego co kojarzę. Aczkolwiek nie chcę tu przekłamać. Natomiast, więc, jakby to mnie wcale nie dziwi, i jakby liczę się z tym, więc wiesz, no Hiszpanie też muszą się z tym liczyć i pogodzić, tak? Więc dla przykładu. Więc myślę, że, że to nie jest jakiś wielki problem. Tym bardziej, że znając NBA, to jest to organizacja, która bardzo mocno podejrzewam, wyjdzie naprzeciw. I, i zobacz, co się dzieje w lize angielskiej, na przykład. Liga angielska, gdzie też zazwyczaj. Raz na jakiś czas zagraniczni komentatorzy. W cudzysłowie raz na jakiś czas, bo relatywnie często, jak na polskie warunki, gdzieś tam się pojawiają na meczach. W tej chwili sytuacja jest taka, że są po prostu redakcje te, które mają prawa do, do Premier League. Po prostu wysyłają gdzieś tam. Albo wysyłają prośbę, albo dostają listę zawodników, z którymi można przeprowadzić wywiad po prostu przez te wszystkie internetowe, wiesz, klimaty, tematy, więc myślę, że NBA na pewno coś takiego wymyśli i na pewno będzie jakaś. Yy, jakaś opcja wyjścia naprzeciw potrzebom międzynarodowym, no bo nie sądzę, żeby, żeby zaniedbali taki temat. Myślę, że no, priorytet, wiadomo, amerykański, tam muszą poukładać sprawy na miejscu. Natomiast nie zdziwię się, jak wiesz, za chwilę no, mamy 9 lipca, jak rozmawiamy. No to ja myślę, że za tydzień, dwa, nagle się okaże, że wiesz, że wow, że można jakieś yy, wiesz, figury ćwiczyć po prostu przez internet. Więc ja bym się tutaj nie bał i no podejdźmy wszyscy do tego z jakby dużą, dużym dystansem i dużym zrozumieniem dla, dla sytuacji. Ja oczywiście i tak mam duży szacunek dla organizacji NBA, i chociaż nie ukrywam, nie ukrywam, że w mojej ostatniej audycji troszeczkę pozwoliłem sobie poddać pod wątpliwość zasadność rozgrywania tego turnieju, aczkolwiek po głębszych przemyśleniach sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, że i zasadność jest i powinno to być i tak dalej, i tak dalej. Więc tym bardziej duży szacunek i na spokojnie, no musimy, musimy niestety ten dystans dosłownie też zachować, więc, więc po prostu cieszymy się grą, no i tak wiemy doskonale i Michał też sobie zdajesz tego sprawę, jaki nasi słuchacze teraz, odbiorcy tego kontentu, że, że to nie będą takie rozgrywki naszych marzeń, to nie będą play-offy naszych marzeń, to prawdopodobnie mogą nie być finały naszych marzeń, więc po prostu uszanujmy to, że podejdźmy do tego po amerykańsku, uszanujmy tych bohaterów, Sportowych, którzy wychodzą na parkiet, chcą nam przekazać przy okazji jakieś jeszcze milion treści społecznych, chcą grać i chcą po prostu walczyć o pierścień, po to, żeby tak naprawdę, nie oszukujmy się, nie było czarnego, pustego sezonu czy pustej kartki w historii NBA. Ale wiesz co, to słowo pusty to mi się kojarzy z tym cotygodniowym rozmawianiem. No, nie będę ukrywał, że Czerwiec to fatalny miesiąc dla tych wszystkich ludzi, którzy. Mają coś wspólnego z NBA, muszą wokół niej pracować, a jednocześnie muszą wyszukiwać tematy, bo nic nowego nie wiadomo. Poza tym, że ktoś się znowu chory, albo ktoś nie zagra, albo, nie wiem, ktoś podpisał kontrakt, tak jak dzisiaj Beasley, chyba chyba w Brooklynie. Tak mi się wydaje. Tak. No, e, wiesz co? I wiesz co? Mam z tym taki problem, że owszem, to mówienie o tym i tak musimy to jakoś przeżyć, ale naprawdę to nie jest już takie upychanie. Im bliżej do tego rozpoczęcia turnieju, tym bardziej mi się wydaje, że NBA nie mówi przypadkowo, tak, żeby być fair. Że w każdym momencie możemy to zatrzymać, jeśli sytuacja się rozwinie tak, że trzeba będzie to zatrzymać. Że wydaje mi się, że ktoś może jest przekonany, że po tych ośmiu, nawet wcześniej, może coś się porobić brzydkiego. Tak jak ten turniej The, basketball, the Tournament, The Basketball Tournament TBT w Stanach o milion dolarów, gdzie też jakieś polskie akcenty graczy, którzy w PLK. Grali są. Jedna drużyna zachorowała, miała awansować do ćwierć musieli ją upychać. Potem się okazało, że ktoś się znowu pochorował, a wszystko było dopilnowane. Na Florydzie biją rekordy. Na Florydzie liczba zachorowań przypomina rekord w Pacmana z dnia na dzień. I codziennie podchodzisz do automatu, Ale i codziennie ktoś przebił ten rekord. Słuchaj, no tutaj, tu wiesz Michał, no to jest zawsze będzie dyskusja wykraczająca poza sport, tak? I poza gdzieś tam zdroworozsądkowe postrzeganie organizacji tego turnieju. Może, ja wiem, że to zabrzmiało bardzo dziwnie, ta figura stylistyczna, ale domyślam się, że, 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 że wiesz o co mi chodzi. To znaczy, jakby zawsze to zagrożenie będzie. I dopóki, prawda jest taka, i to wychodzimy poza sport, że prawda jest taka, że dopóki nie będzie realnie tej szczepionki, a może lekarstwa na... Na tym całe dziadostwo, które, które nas tam dopadło, wszystkich, bo to dotyczy nas wszystkich, to tak będzie i zawsze będzie to poczucie zagrożenia. NBA, wiesz, no to jest ogromna maszyna. Do tego jeszcze pamiętaj, że dochodzą te treści związane z, 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 z ruchami antyrasistowskimi i tak dalej. Już nie, nie rozwijajmy tego wątku, bo on jest też bardzo skomplikowany i wielowarstwowy, ale biorąc pod uwagę m, tą skondensowaną, jakby kondensując myśli, biorąc pod uwagę tę treść, która jest tam do przekazania. Biorąc pod uwagę to, jaką organizację USNBA, jakby ja nie, nie usprawiedliwiam tego, że oni nie mówią głośno, że taka opcja istnieje, że zatrzymamy ten turniej. Natomiast jestem w stanie zrozumieć to, że oni właśnie pokazują, że jesteśmy tacy wielcy, bohaterscy, patetyczni, jakby. Mam tego świadomość. Ja uwielbiam, Ameryka, uwielbiam Amerykanów e, w dużej większości, może tak. ładnie e, ta przed wyborami, ta pozytywna mentalność, e, wyborami. pozytywnie rozumiana i tak dalej. No, natomiast patrzę na to też realnie i wiem, mam z tyłu głowy to, że tam jest bardzo dużo budowania sztucznego patosu, gdzieś tam epatowania jakimiś wiesz, rzeczami w stylu: oh my gosh, oh my gosh, i tak dalej. Dla nas to jest po prostu, wiesz, kolejny rzut Lebrona czy Stefana Karego za trzy, a oni tam będą przez tydzień o tym piać, mimo że on to zrobi za chwilę, następnie dnia to samo i będzie te i znowu pianie, i znowu pianie. natomiast, bo tak mają, bo oni taki mają styl, więc jakby w tym momencie, tak jak mówię, nie usprawiedliwiam tego braku oficjalnej informacji, że w razie W zatrzymujemy turniej, natomiast po prostu to rozumiem, no przyjmuję to może naiwnie, może naiwnie, przyjmuję to po prostu tak, że tak jest, no to jest Adam Silver, znamy go w cudzysłowie znamy go, czy znamy jego ruchy i jego medialność od lat, i wiemy, że nie jest tak charyzmatyczny jak jego świętej pamięci poprzednik i de facto wychowawca. Natomiast z drugiej strony, David Stern jest, David Stern, Adam Silver oczywiście, jest cholernie inteligentnym człowiekiem. Ma wszystko wykalkulowane łącznie z każdym słowem wypowiadanym oficjalnie. Więc ja myślę, że, że to jest po prostu objaw, jakiś tam efekt kalkulacji, bo będę bardzo brutalny. Pamiętajmy o kolejnej warstwie tej cebuli, jaką jest NBA, czyli miliardy dolarów z tyłu. I no, mając dzieje, w opcji zarobić trochę z tego, albo stracić wszystko, no to chyba jest oczywiste. Ale to jest chyba no wiesz? Tak mi się wydaje. Że kto jest no brainer? Stern? Boże, jest Silver? Nie wiem, dlaczego ich mylę, przepraszam. W sensie no że pieniądze bardziej niż sport. Wiesz co? Pieniądze. Kurczę, no Michał, ale spójrzmy na to realnie. Ale... To by nikt nie robił ciśnień, żeby grać, może by się to rozeszło, wiecie, nie mamy BRI, w sumie to nie mamy tych pieniędzy od tych wszystkich ludzi, więc A, poczekajmy do października. No ale widzisz, Poza tym, poczekaj, to, to tak na tej że... samej zasadzie przy... Poczekaj, powiedziałeś, że lubisz USA, kilka dni przed wyborami ludzie mogą to wycinać, musisz, Michał, uważać. To jest, to jest <laughs> niebezpieczne. Nie no, spokojnie, od, odcinam się. Dobrze, to powiem to wyraźnie, żeby nie stawiać ciebie <laughs> w prawdziwej sytuacji. Odcinam się od wszelkiej agitacji <laughs> politycznej. To jest sprawa indywidualna każdego, na kogo głosuję. Odcinam się od takich porównań to, ja i od takich tak, tutaj wyciągania, inaczej. czy dopisywania mi czegoś. Będzie inaczej, ja to powiem. Co, co? Będzie inaczej. Ja to powycinam, że będzie inaczej. Ty się nie musisz starać nawet. Aha. Tak. <laughs> Nie, nie, no ja wiem, bo zawsze mogę na ciebie liczyć. To, to, to zdecydowanie. Manipulacja To no, jest ja moja to, siostra. Poważniej. No. <laughs> Okej, okay, okay, przyjmuję to. Nie, ale to tak serio teraz, bo mówisz o tych pieniądzach w play-kontraktach. Wiesz co? To nie musi być NBA i nie musi być Ameryka. No, zobacz na polską ekstraklasę polski Żurzel. Koszykówkę polską, niestety ten sezon, tam gdzieś te medale przyznane na siłę i tak dalej, i teraz kombinacje, żeby wcześniej zacząć sezon w razie W, właśnie i tak dalej. Taki jest dzisiaj świat, Michał. No to nie jest jakby skończmy z idealizowaniem czegoś, co na to nie zasługuje. No po prostu jakby skończmy z idealizowaniem sytuacji czy organizacji czy wydarzeń. W aspekcie na przykład medialnym, kontraktowym i tak dalej, bo tak naprawdę musielibyśmy się cofnąć do czasów, kiedy przyjeżdżało, wiesz, czterech napaleńców z rozgłośni radiowych, 20 dziennikarzy piszących, i wtedy się bawiono w wydarzenia sportowe, tak? Kiedy wjechała telewizja, sprawy się zmieniły, więc to by trzeba było się cofnąć do początków transmisji sportowych w telewizji. Podejrzewam, że o jakieś 60-70 lat jakoś tak, nie chcę tu przekłamać. Więc jakby tutaj wcale, tu ja bym w ogóle nie, nie patrzył w ten, w ten sposób. Ja bym patrzył tylko na to czysto technologicznie, czysto technicznie. <laughs> możesz zarobić nawet ułamek miliarda, a możesz go nie zarobić wcale. Co wybierasz? No, wiadomo. No więc właśnie, więc jakby tutaj nie, nie ideologizujmy czegoś, co, co w ogóle. Nie jest, nie powiem, że nie jest warte, no bo jakby dzięki tym pieniądzom, sponsorom i tak dalej, marketingowi mamy się czym zachwycać. Tylko nie, nie ideologizujmy i nie idealizujmy tematów, które są po prostu czysto. Biznesu się nie idealizuje. No biznes, biznes jest biznes, po prostu. Tak jest od lat. No dobrze, ale zostawmy na bok biznes, zróbmy coś, co jest chyba ultra yy, trudne. Czyli podejdźmy do problemu sportowo. Ja o mam Jezus, takie. No, to jest straszne. Mówić w ogóle. Wydaje mi się, że nie będzie o czym mówić nawet przez. nawet po tych dwóch pierwszych spotkaniach rozgrzewkowych, nie będzie o czym mówić w stylu, o boże, widziałeś w jakiej są formie, tak, nie, to będzie ich sezon. To wszystko i tak się rozegra w pierwszej, w drugiej rundzie playoffów. Jak dobrze będzie, to, to ta intensywność, chociaż też nie do końca pewnie powróci. Ale im głębiej w las, albo może inaczej, że las niebezpiecznie zbliżył się do okien. To na przykład na wschodzie, to nie będzie walka o playoffy, no bo na wschodzie mamy dziewiątą drużynę, czyli Washington, tak? Tą, która ma, no tak. ma walczyć. Znamy sytuację Brooklynu na przykład i Waszyngtonu, więc możemy łatwo wysnuć teorię, że to będzie trochę, jak nie wiem, może oglądałeś, może słuchacze oglądali odcinek South Parku, kiedy w lecie dzieci grały w baseball i. Dzieci, z, nie pamiętam, czy to był cały stan, czy cały region, ale te dzieci z tych podstawówek, jak South Park, grały ze sobą w baseball. Tylko, że dorośli je cisnęli, żeby grali i wygrywali, a tym dzieciom jak najbardziej zależało na tym, żeby jak najszybciej odpaść, żeby zaczęły się wakacje. I mecze wyglądały tak, że przeciwnik mówił przeciwnikowi: Poddajcie się i tak wygracie. Bo my chcemy odpaść. I mam takie wrażenie, że NBA mogło trochę. Wiadomo, ten plan był dobry, czy niedobry, mógł się podobać, nie podobać, mi osobiście się podoba, ale mógł być trochę przeszacowany. Niektórych rzeczy nie przewidzisz, ale na tamtym etapie mogłeś stwierdzić, że jednak może mniejsza ilość tych drużyn, same play-offy będą lepszym rozwiązaniem. Tu też wchodzi w grę sprawa pieniędzy, kontraktów, bo to trzeba rozegrać trochę spotkań, zrobić tak, żeby nie było niesprawiedliwie, ale fakty są takie, że po obu stronach, może nie po obu stronach, ale z tej dwudziestki dwójki mamy... Pięć drużyn, które będą miały w głowie, chcemy wygrać, walczyć, a reszta będzie miała takie, aaa, poczekamy do sezonu nowego. Wiesz co? Ja ci powiem tak. Parafrazując film Superprodukcja, polecam bardzo serdecznie. Przyznam się jeszcze, że ja ten film zrozumiałem dopiero, jak zacząłem pracę w telewizji. To jest taki. To jest taki ale od tego momentu kocham. Kocham, po prostu kocham ten film. E, oglądałem go już e, na przestrzeni tych 11 lat, obejrzałem go ze 20-30 razy, wiesz co? I tam jest taki tekst Janusza Rewińskiego, producenta, dzidka, <coughs> przepraszam, do właśnie tego krytyka, co stał reżyserem, do Anka. E, I tam Rewiński mówi tak nie po to jegomość rozpył sobie kieszeń z kapuchą, żebyś ty teraz tam nie umieścił żołnierzy. I, i wiesz co? I trochę, trochę, trochę tak to wygląda, że nie po to jegomość zorganizował cały ten cyrk, żebyś ty, żebyśmy my teraz mówili, kto tu ma odpaść i kto odpadnie. Prawda jest taka, ja patrzę na to trochę tak już całkiem poważnie mówiąc, Michał, mhm. ja patrzę na to trochę w kontrze, delikatnej kontrze do ciebie się ustawię, dlatego, że y, jestem mądrzejszy w, w wiedzę po finałach Ligi Hiszpańskiej, czy po końcówce sezonu Ligi Hiszpańskiej. Też nie chwaląc się, miałem przyjemność bardzo nieudolnie to komentować i chciałbym chętnie to powtórzyć, żeby to wyszło jeszcze lepiej i, i inaczej z mojej strony, więc tu się kajam przed słuchaczami, którzy mogli być niezadowoleni z tego, ale, ale tak poważnie. Wiesz co, Hiszpanie pokazali, że się da. Rzeczywiście było dużo dyskusji, bo, bo w zasadzie czy z Wojtkiem, czy z Gabrielem, czy z Arturem, których bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, kiedy rozmawialiśmy o tych finałach, o tych meczach, o tym turnieju całym, to wiesz co, pat patrzyliśmy na tabelę po sezonie zasadniczym i stwierdziliśmy, nie no dobra, no, Barcelona z Realem w finale w ogóle nie ma dyskusji. W ogóle nie ma dyskusji. Przez cały sezon się cieli, nie ma dyskusji. Po czym Kirol Basket, yy, Kirol Bet, Boże, co ja mam z tym basketem, Kirol Bet, Baskonia, zostaje mistrzem, pokonując, no fakt, faktem Barcelony, tak? Ale, ale chodzi o to, że to będzie zupełnie inny turniej, zupełnie inna, jakby inna gra. Nie możemy, nie powinniśmy, na co uczulam, tak mi się przynajmniej wydaje, mówię to ze swojej subiektywnej perspektywy, nie patrzeć na to jako ciągłość sezonu NBA, jako kontinuum tego, co było. Dlatego, że po pierwsze, w, wielu, w kilku drużynach nie będzie kilku zawodników. W ich miejsce będą albo odrzedzewieni JR Smith, czy z całym szacunkiem J Crossover czy po prostu będzie szansa dla, dla młodych, dla tych, którzy w rotacji grali czwarte, piąte skrzypce i czasami w ogóle nie wchodzili w meczu do gry. Tutaj będziemy ich oglądać częściej. Ja myślę, że ten, ten scrimmage, bo to jest tak ładnie nazwane scrimmage, to rozegranie, rzeczywiście nie dostarczy nam wielkich sportowych emocji, tych, których byśmy chcieli jako kontinuum NBA sezonu, ale na pewno pokaże nam, i paru nam się pokaże fajnych, młodych zawodników, na których gwarantuje ci, Michał, ani ty, ani ja, ani Wojtek Michałowicz, ani ktokolwiek inny na świecie, by w ogóle nie spojrzał się nie zastanowił. Albo byśmy na zasadzie popatrzyli, no dobra, dobra, chłopaki z dzilik tam, dobra, no okej, okay, no fajnie. Fajnie, że są. Gratulujemy. Ale wiesz co? teraz to spowoduje oni moim mogą zdaniem. Błysnąć, ale nie, poczekaj, tylko. No. no. Nie, nie, tylko, tylko powiedzieć, powiedzieć, że, jakby... że reawul, reawul. Jeszcze raz, czy musisz przejść to wszystko z kontraktami. Zobaczysz, że ten gość, który tak naprawdę grał podczas tej pandemicznej ósemki i powiedzmy pierwszej rundy playoffów, bo awansował z tą drużyną do playoffów, bo grali też tam tacy słabi z miejsc 5-8, że kilku takich zawodników mamy. Albo będziemy mieli, powiedzmy, jeśli mają tacy być. Słuchaj, I wtedy zapłacisz muszą... im za dużo, a potem się okaże, że przyjdzie 82 normalne spotkania, normalny sezon i o, zobacz, top 10 najgorszych kontraktów. Chandler Parsons. Słuchaj, no to już jest kwestia, to już musi tutaj, przepraszam, będę brutalny, to już związek zawodowy zawodników musi pokombinować, co z tym zrobić. Jak no z tego wybrnąć? No, no, jak tam może tam tam związek by negocjowali, no, w to. no oni to by negocjowali, rynek. ktoś się... Ktoś się na to zgodził taki jest rynek oczywiście to jest brutalne prawo rynku. Natomiast ja patrzę na to bardziej od sportowego cały czas sportowego aspektu. Wiesz że ja w kontraktach jestem słaby akurat ja bardziej skupiam się na grze. Natomiast jeśli chodzi o właśnie ten aspekt gry wiesz co skoro mówimy o najlepszej koszykarskiej lidze na świecie to podam ci przykład nieco skromniejszy jeśli chodzi o budżet najlepszej żużlowej ligi na świecie. Co prawda tych lig nie ma za dużo zgodzę się ale Wiesz, bardzo, przez pierwsze trzy kolejki w Ekstralidze słyszeliśmy od zawodników, że no fajnie, że sobie potrenowali, mogli potrenować, pościgać się między sobą w zespole, natomiast brakowało im wyjazdu poza własny teren, brakowało im rywalizacji z kimś innym, z kimś innym niż kolega, z którym muszę tworzyć zespół. I wiesz co, pomijam już. Ja wiem, różnice żużel-koszykówka są ogromne, to w ogóle bez dyskusji, ale chodzi o sam fakt tego, że ten scrimmage jest tylko i wyłącznie po to, żeby oni mogli wyjść naprzeciw siebie i zagrać po prostu przeciwko sobie. Nawza znaczy nie przeciwko sobie nawzajem w drużynie, tylko przeciwko innemu zespołowi, przeciwko innemu gościowi, innemu systemowi. I to o to chodzi. Ja bym tu nie, nie doszukiwał się wiesz, ideologii. Ja uważam, że to musi być. No bez tego same, jakby wiesz, wejście na gorąco w playoffy, to dopiero by się rozleciało i dopiero byśmy mówili, łopanie, ale to jest pokraczne, i tak dalej. Dlatego ja mówię, jakby ja na pewno ze swojej perspektywy będę podchodził do tego kompletnie inaczej i nie będę traktował tego jako kontinuum tego, co mieliśmy w sezonie zasadniczym. Ja to będę traktował jako turniej o mistrzostwo NBA po prostu. Panowie mają okazję się rozgrzać w komfortowych warunkach na tyle, na ile się dało je stworzyć, a potem mają, mają grać. No i tyle. I to rozegranie tej fazy, wiesz, też jest pamiętaj po to, że NBA mimo wszystko nie chce zmieniać do końca zasad w trakcie gry. Zresztą i tak te zasady są zmienione, tak? no, bo jest turniej, ale generalnie chodzi o sam fakt tego, że nie po to właśnie ten jegomość wprowadzał przepisy o play-inie na przykład, żebyśmy my tego teraz nie zobaczyli. I to jest Ale trochę co, taka polityka. Nie. Ja się trochę nie zgodzę. On po prostu ten co? jegomość, no ta grupa ludzi z biura Silvera, która postanowiła, że ten plan będzie najbardziej optymalny. Wszystko jedno, kto na to wpadł i kto to rozplanował, to to, że ten turniej jest i te cztery spotkania mniej lub więcej, i wtedy tam grasz, to, to jest bardziej, żeby pokazać, słuchajcie, to się nie do końca pewnie wydarzy, nie? Ale nie chcemy być niesprawiedliwi jak coś. No i, no, i A ja tym to mów, ale... tam na zachodzie jest możliwość spora, bo jest tam kilka drużyn i mówi się o Nowym Orleanie, jak i nim to nie mają łatwego terminarza, i tak dalej, i tak dalej. Ale wydaje mi się, że chyba nie zobaczymy tego i przejdziemy od razu do gry i się ta ósemka nie zmieni za specjalnie. Wiesz co, z tym terminarzem to też bym był ostrożny, bo nagle się okaże, że New Orleans, Pelicans, jakiego jak, to nie mają łatwego terminarza, a dostaną w, w piernicz od Phoenix Sans na przykład, bo się okaże, że tam ci są po prostu w lepszej formie, że więcej zawodników lepiej przepracowało ten COVID, że tak, są lepiej rozegrane, nagle błysną ci gwiazdki. Wiesz, ja nie, nie zakładam, jakby realnie patrząc, to jest mało prawdopodobne, bo że się paradoksalnie To może być ten czas najsłabszych, wiesz, że oni są, a dobra, poczuliśmy krew. To wiem, właśnie. Nie atakujemy. To Dlatego zobacz, stawić. że my w tej, dyskusji, w tej dyskusji nie mówimy o gwiazdach w stylu Lebron, Stephkary i tak dalej, bo śmietanka chce grać, będzie grać. Oni wiedzą, że są takimi postaciami, takimi ikonami dla, dla wielu Amerykanów, nie tylko sportowymi, ale w ogóle popkultury, że tak się wyrażę, że oni nie mogą podejść inaczej, jak tylko chcieć grać. I o, oni Steph wiedzą, Curry mają tylko pełną świadomość. Chce grać w drugiej bańce, ale w tej nie. Nawet jakby nie, chciał. Nie, no dobra. No nie, okej, okay, ale wiesz co? Nie, mi no chodzi. ale rozumiem. No, jakbym, jasne. Mówiąc, no, Tak, no, ja tak zapakowałem do jednego worka, ale wiem o co chodzi. No Ja mówię o ikonach, podałem go jako przykład po prostu, że, że są tam takie postacie jak Janis na przykład, jak Joel Beat, który mówi otwarcie. Joel Beat powiedział wprost: Nie podoba mi się ten pomysł, on jest zbyt ryzykowny. Nie dlatego, że wątpię w organizację NBA, tylko dlatego, że nie ufam innym, bo jak zrobić, jak doprowadzić do. Do sytuacji, w której sto, ponad 100 osób, a mówimy tylko o zawodnikach, a gdzie jeszcze całe sztaby i tak dalej, ponad 100 osób będzie równo przestrzegać tych wszystkich tych samych zasad, tych samych przepisów. To jest statystycznie nawet niemożliwe, żeby wszyscy w 100% się dostosowali. Nie ma takiej opcji. Więc dużo Embida rozumiem, ale Joel Embid mówi, ale robię to dla miasta, robię to dla drużyny, robię to dla fanów, którzy na nas liczą, mimo wszystko, bo jednak jest to rodzaj rozgrywki o stawkę. O stawkę, jaką jest pierścień mistrzowski NBA, mało tego, podejrzewam, że tutaj akurat notowania Sixers mogą paradoksalnie rosnąć. Właśnie to, co mówisz, że tu słabsi będą rozdawać karty, bo nagle w tych, drużynach no, no, wyskoczą goście. Tak, w NBA których... nie ma słabszych, no, ci nieoczekiwani, no. tacy, którzy mogą, nie ale tak. nie, nie mogą. Będą bohaterowie, których my postrzegamy jako słabszych, dlatego że ich bardzo rzadko widujemy na parkiecie. A może się okazać, że ten gość ma wszedł, no, skoro tam jest i nawet jest na tej ławce, to znaczy, że posiada umiejętności, które go tam predestynują. Niemniej, rzadko go oglądamy, a nagle się okaże, że gość dostanie szansę i, i zrobi wynik, i pociągnie drużynę. I nagle to on będzie tym bohaterem, gwiazdą, no może przez 5 minut, ale będzie. Więc jakby. Dlatego to może być bardzo, ze sportowego punktu widzenia, może być bardzo ciekawa, przewrotna rozgrywka. Tylko pamiętajmy, uczulam jeszcze raz i powtórzę to jak mantrę: nie traktujmy tego jako kontinuum sezonu, nie traktujmy tego jako drogę Milwaukee Bucks i Los Angeles Lakers do finału NBA. Bo tak moglibyśmy robić, gdyby ten sezon trwał. Longiem, ciągiem, nieprzerwanym. Dzisiaj, równie dobrze, w finale paradoksalnie mogą się spotkać Philadelphia 76ers z Houston. I też będzie to fantastyczny finał. Tylko droga do tego finału być może dla nich będzie łatwiejsza, bo są drużyny, i tu chciałem a propos tej ligi hiszpańskiej, że to jest turniej. W turnieju. W turnieju wygrywają drużyny turniejowe. No, jakby to jest masło maślane, ale, ale trochę tak jest, że yy, patrzę po Realu Madryt, na przykład w Hiszpanii. No Real Madryt, który regularnie potrafi grać, rozpędzać się, rozkręcać. Nagle w turnieju dostaje dwie absurdalne, dwa absurdalne strzały w nos i się okazuje, że, że ich nie ma, bo tak wygląda kwestia turnieju. Więc, yy, więc tu jest to, że ten, który się zepnie i będzie, ta drużyna, która będzie w stanie się spinać co mecz w ten sam sposób, a nie traktować tego jako szczebelki, wiesz, wspinanie się po drabince, tylko każdy mecz na 100%, ta drużyna zdobędzie mistrzostwo NBA. Dla kontry, jeszcze tak ci po, po, połektam twoje ego, teraz pozwolisz, że ja ciebie zapytam, co sądzisz na przykład o już buńczucznych zapowiedziach, znaczy ja się śmieję, że buńczucznych w cudzysłowie, ale zapowiedziach Lakers, którzy powiedzieli, że Avery Bradley jak zdobędą mistrzostwo, dostanie pierściń. To Oni bardzo składają, że to... to będą mistrzostwo. To, to jest raz, a dwa, no to ja też tak zakładam. Trzy, to bardzo ładny gest. Gest mm. gestu mnie nie podważam. Tylko trochę taki tylko nie niezrozumiały, no ale, ale z drugiej strony, wiesz, byli tacy gości ja jak to... James White, którzy z San Antonio Spurs nie zrobili nic, a dostali wszystkie pierścienie, jakie mieli w gablocie, także. Nie, okej, okay, to ja nie, ja nie mówię o samej idei, żeby żeby nie było. Tylko bardziej, bardziej chodzi mi o to, że chyba trochę za szybko zaczęli już o tym mówić, że w razie gdybyśmy zdobyli mistrzostwo, to Avery śpi spokojnie. Ale Jeszcze Michał, nie na zatrzymajmy się, jest 12 marzec, 10 marzec jest, cokolwiek, nawet jest 20 luty. E, Proszę. Lakersi są na drodze do tego, żeby skopać wszystkim dupę, a tak naprawdę, oczywiście, przeciwnikiem jest przypadkowość, patrz tytuł Raptor, skała i piłeczka wpada jak panu Salivanowi w snukerze do kosza. Carterowi nie wpadła, jemu wpadła i Toronto są w niebie. A z drugiej strony hmm. masz tą przewidywalną część. Antek, niby z lepszym składem, doświadczonym, lepiej zakręconym wokół jego własnej osoby, ale mimo wszystko to jest dalej drużyna Antka. Middleton będzie ci więcej rzucał i będą się tam działy rzeczy, ale z drugiej strony to jest dalej w playoffach drużyna Antka i zabierze szantkowi grę. Prawdopodobnie nie ma bugs w sześciu spotkaniach przeciwko Lakers. Nie potrafię znaleźć, patrząc na to sportowo, momentu, kiedy w playoffach Antony Davis i LeBron James nie będą po prostu. No, jakbyś grał z jakimś Koreańczykiem w 2K20. Oni mają więcej palców. No, mają, bo oni stopami też podobno tak. grają. I mają, pada z jednym przyciskiem, a to wygląda, jakby było 600. I tak samo Lakers moim Ziągnięcie zdaniem... Że oni kamieniem rzucają w telewizor. Tak, no? tak, tak. Rzucają czary na telewizor i dzieją tak. się rzeczy. Wszystko jedno. <laughs> to. No to i tak to praktycznie wiadomo, no, brzydko powiedzieć w sporcie, przesądzone, no ale obraz był tego taki, że to, to po prostu się stanie. Czy chcecie tego, okay. czy nie, nie zatrzymacie nas. No dobra. Dobra, obraz był taki, ale czy dzisiaj yy, na 21 dni przed rozpoczęciem wznowieniem rozgrywek formalnie, tak? Bo nie mówię o tym Screamid'u, czyli tej, tej rozgrzewce. Mówię stricte już o meczach o stawkę. 21 dni przed rozpoczęciem, w lipcu 2020, a jesteś w stanie po powiedzieć to samo z taką samą pewnością? Bo ja na przykład nie. Biorąc pod uwagę to, że ewentualnie ktoś po drodze może się pochorować i mam to na uwadze, to nie, ale z drugiej strony patrząc na to, wiadomo, nie wszystkie drużyny, przeważnie te raporty, które do nas docierały, co się dzieje w drużynach w tym czasie, kiedy już było wiadomo coś o terminarzu, no to były jakieś negatywne rzeczy. Natomiast ze sztabu Lakers było, o, fani zobaczyli LeBrona, Davisa i kogoś jeszcze jadącego na trening na rowerze. Ja myślę, że i trochę za sprawą kobiego, i trochę, bardzo trochę za sprawą tej sytuacji rasowej w Stanach, LeBron zamieni się w kogoś, kto nie potrzebuje Antonego Davisa w tej drużynie i w wieku 50 lat zdobędzie sobie tytuł. Um, tak, myślę, że oni zgadzam. są najbardziej przetrenowaną i zmotywowaną, ukierunkowaną na cel drużyną, jaka teraz jest w Lidze. Tak, Mnie się to ale nie będę... podoba osobiście, ale tak jest. Nie, no, ja to. Słuchaj, jeżeli oni zdobędą y, mistrzostwo, to sam, że tak powiem, standing ovation im zaprezentuję, bo, bo nie widzę powodu, żeby miało być inaczej. Natomiast, bo mam duży szacunek, właśnie w tym kontekście, który mówisz. Jeszcze tutaj dodatkowy właśnie ciężar na barkach wielkiego Lebrona się pojawił, a wiemy, że on lubi ciężary, więc generalnie y, o nim ciężej, tym lepiej jakby Mówię o tym ciężarze gatunkowym, presji i tak dalej. Natomiast yy, ja cały czas zadaję sobie pytanie, czy jest to drużyna turniejowa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mając, gdybyśmy mieli ciągłość rozgrywek, no dzisiaj już bylibyśmy prawdopodobnie w okolicach, czy po, po finałach, tam, czy w okolicach siódmego meczu. Przyjmijmy, no ale to już Halo, halo. Oj, urwało. Poczekajcie, spróbuję jeszcze raz do Michała zadzwonić, w go urwało w trakcie. A u mnie tutaj widzę na wskaźnikach wszystko w porządku jest. Jesteś? Tak, przepraszam, to jakiś numer telefoniczny do mnie dzwonił, żeby mi zawiesiło. na którym w którym momencie skończył się mój przygłupi wywód. Na tym, na którym przerwałeś, bo ja tu sprawdzałem czat. W ogóle zaraz coś Ci pokażę. Rozumiem. No, w każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że a propos tego, ostatni wątek, a propos turnieju, jest tylko taki i dotyczy on każdej drużyny, łącznie z Lakersami, których bardzo szanuję i, i nie zdziwię się, jak zebędą mistrzostwo, mimo wszystko. To jest taki, że w razie kontuzji zawodnika, kiedy miałbyś ciągłość sezonu zachowaną, masz jeszcze przed playoffami. Czy nawet w playoffach delikatny czas na reakcję, na to, żeby wyciągnąć, wiesz, trenerzy sztaby, wyciągnąć wnioski, wstawić kolejnego zawodnika gotowego? Ten jeden mecz na sprawdzenie. Tutaj ta szansa jest ograniczona bardzo. I jakby dlatego, dlatego o tym mówię. I tyle. Natomiast nie, nie upieram się jak osioł przy swojej teorii, zwłaszcza, że, że argumentacja a propos Lakers jest taka, że rzeczywiście. Tutaj może się to potwierdzić, że ci faworyci do mistrzostwa po tych wszystkich jeszcze dodatkowych wydarzeniach, tymi faworytami pozostaną i potem pierścień sięgną. Dobrze, słuchaj, e, teraz będzie tak. E, po pierwsze, rozdźwiczę Cię. <laughs> na żywo. Nieważne, e, to zaraz to, to będzie ciekawe, tak. Po drugie, zaraz przejdziemy do pytanek. A po trzecie, chciałem tylko skończyć na ten temat, właśnie mi to przyszło do głowy, że właśnie. Może tacy ludzie jak LeBron James nadają się do tego typu turniejów, bo weźmy pod uwagę sytuację, jak będzie rozgrywany mecz. Ja już pomijam pory, ale sytuację, całą scenerię. Tam nie będzie głośno. Tam będzie słychać, jak biegnie na ciebie LeBron i mówi do ciebie Małolacie, ja cię zniszczę. Tam nie będzie nie słychać tego, ponieważ ktoś krzyczy dwa piwa, poproszę ich od doga. Nie będzie oklasków. Będzie puszczane coś ala kibice w grze komputerowej, ale i tak będą jak gdyby bardziej werbalnie na siebie wpływać niż w normalnym meczu, mam takie wrażenie. I mhm. taki LeBron, taki J.R. Smith paradoksalnie są właśnie, to jest trochę taki pick-up na dworzu, tylko albo ustawiasz się na hali. Mhm. Dużo, dużo inaczej znosi się ta, tego rodzaju presję. Ty nie możesz uciec wzrokiem od LeBrona, spojrzeć gdzieś w trybunę, bo ich nie ma po prostu. Słyszysz wszystko dookoła. A ten gość cię Lecz... zaszczuwa, wiesz. To... I to będzie... nie tylko Lebron, to są tacy ludzie jak James Harden. Co się stanie, jak Harden rzuci ci 10 trójek na twarz i cały czas będzie na ciebie krzyczał? I słyszą to, to... twoi koledzy, śmieją się Moim z Moim zdaniem to czasie. tylko dorzuci... Ale wiesz, to ten aspekt akurat, dodat kolorytu. Moim zdaniem to będzie akurat jedna z bardziej pozytywnych jedna z bardziej, chociaż słowo pozytywne to może nie jest adekwatne, ale jedna z ciekawszych rzeczy w, w całym tym turnieju. To akurat będzie fajna rzecz, przepraszam za kolokwializm, ale, ale to, to będzie akurat super temat, dlatego że znowu tak jak w przypadku All-Star Game, kiedy mamy taki pick-up game, wiesz, że ziomki grają w kosza, tak samo trochę tego klimatu będzie tutaj. Tylko, że tu jeszcze dojdzie stawka dodatkowa, stawka, którą jest pierwszej mistrzowskiej, więc wydaje mi się, że. i sędziowie, tak, i sędziowie, ale nie, no chodzi o to, że to akurat będzie fajny aspekt, i tu zobaczymy, tu znowu może z tych chłopaków, mężczyzn, facetów, graczy wyjść to, czego dawno u nich nie widzieliśmy. Wyjść to, co widzimy zazwyczaj w playoffach, w decydujących meczach. Tu może być to od samego początku, i to jest akurat to jest super aspekt, to, że. Na to akurat myślę, że, że wszyscy czekamy i to może nam trochę osłodzić całą aurę tego turnieju i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Dobrze, to przejdźmy do rozdziewiczania cię, ponieważ prawdopodobnie nigdy na żywo nie byłeś w programie, gdzie jak coś mówiłeś, to na przykład wpadł Donate. To chyba chyba nie. No to właśnie to się stało, jak mówiłeś, ale nie chciałem przerywać. To się nazywa zaplucie Donateu, jak coś Michał. To jest negatywny zwrot. Okay. Wiesz. Jakby się przydało, to, to od razu. Wiesz, to... Ja, się, ja się uczę internetu. Ja się Dlatego... uczę internetów, ale, ale dobrze, ja to sobie będę notował. To Dlatego powiedzieć, jak ten, jak adam nawałka w górniku, zawsze zapisz to faken. Aha, nie, bo też ja też nie wiedziałem o tym. Ileś set programów tego, ale się dowiedziałem i dlatego mówię. No to zapisz to. Tak, to zapiszę. Natomiast Marek Ławrynowicz przesłał nam dyszkę na stele statutowe i odsłucha z otworzenia, bo nie mogliśmy się zdecydować. Właśnie nie mogliśmy, po pierwsze Marek dzięki, a po drugie, nie mogliśmy się zdecydować, bo sprawy jakieś dziwne wyskoczyły, bo Karol naprawia polskę i nie mógł w tym tygodniu, ma turnę po błotach polesia koło siebie w domu i nie mógł. Natomiast byłem mówiony z Bartkiem, ale Bartkowi też coś wypadło dosyć mhm. mocnego i no już stwierdziłem, że nie będę tego sam robił i będę gadał, a potem się okazało, że, że pan z, z telewizji może to zrobił. A co to? No to ty pamiętaj Michał, że zapraszając mnie to ty ryzykujesz. No ja wiem o tym. Ja już zaryzykowałem <laughs> ostatnim podcastem, ja tam już w pewnych kręgach nie mogę się pojawiać na krakowskim przedmieściu rozumiem. Dobrze, rozumiem. To... Przejdźmy pozdrawiam, do. Pozdrawiam, szybkich... pozdrawiam bardzo serdecznie słuchacza do do, do jak to się mówi, do, do natora, donatora, dominatora, pozdrawiam Me, mecena... bardzo serdecznie. Mecenasa. Pani, mecenasa. Pani mecenasa. Mecenasa. Mecenasa tej sztuki. Bardzo bardzo pozdrawiam. Dobrze. Pytanka jakieś, jak macie to walcie, a ja tu ma... tutaj mam jakieś z dwa. Bez Karola dzisiaj to już powiedziałem. Mateusz Dobosz. Byłem kiedyś na legi, kiedy włączyli z głośników nagranie do pingu zamiast kibiców. Nie było nic kompletnie słychać, zdecydowanie głośniej niż z kibicami. No, mhm. ale na legi to było tak, że to nie było wyjścia. No tak, poza tym echo inaczej się rozkładało. Z tego co widziałem, zdjęcia tych, tych przestrzeni do gry, no to są raczej takie przerobione convention centers, tam inaczej akustyka działa. No, kakofonia się dziwna robi. Jozuę zapytał, okay. po co w tym turnieju startuje Brooklyn i Waszyngton? Chicago by więcej namieszało niż oni. Ja, tak jak mówiłem, no, NBA musiało zrobić tak, żeby udawać przynajmniej zachowanie sprawiedliwości tego, że o, ci mają szansę, nie zabierajmy im szans. Natomiast to ja nie, tak. nie rozumiem, dlaczego ta druga bańka ma być. To jest co? Po, po, ku pokrzepieniu serc? Co to jest? Po co to jest? tego nikt nie będzie nawet oglądał kontrakty telewizyjne nikogo nie interesują w meczach Atlanta i Eric Pascal z kolegami no nikogo to nie obchodzi no. nie oszukujmy się jeśli dzieli nikogo to nie obchodzi no to myślę że ta bańka wyjątkowo nikogo nawet myślę że lekarzy nie będzie obchodzić i nikt nikogo tam nie będzie badał to będzie taka bieda edition no bardziej może chodzi o to żeby nie wiem no bo ja bym się trzymał tej ideologii z którą nie każdy może się zgadzać nie każdy musi się zgadzać że taki Pięknie. wiesz Równe, równe szanse A. dla wszystkich, żeby sobie dograli do końca, pograli chłopaki i tak dalej. To bardziej tak bardziej wiesz, no mówię, no bardziej więcej ideologii niż samego realnego, realnego przedsięwzięcia sportowego. Też mi się tak trochę wydaje, ale to nie jest ustalone akurat z tym Chicago, bo ta bańka ma się być, odbyć w Chicago, ale to nic nie wiadomo. Ogólnie mało co wiadomo, jak widzicie na naszym odliczaniu z 21 dni, jak tak dalej pójdzie, będziemy. Rozmawiali o swoich ulubionych YouTuberach czy coś. O, jest jakieś Ty, poważne pytanie. Poczekaj. Wrócimy słowo. do tematu tylnej osi mleczonej. Nie, już nie. To, to były złe, ciemne czasy. Zimowe, wręcz nawet jesienne umysłowo. Nie, ja nie chcę do tego wracać. Oś, jelcze. Nie. Nie. Bartku zapytał, co zrobi Silver, jeśli przed finałem NBA Janis i Lebron będą mieli pozytywny wynik na wirusa? Jaki. Jak ich odeślę na kwarantannę, to wypaczy cały finał, a jak pozwoli grać, to cała bańka straci sens. Bartku, po pierwsze, to dywagowaliśmy na ten temat z Przemkiem, a po drugie, ja dalej nie wiem. No powiem się, że ja też nie wiem. Ale e... fakty są takie, że oni noszą te pierścienie mocy, i oni nawet nie będą chyba mieli okazji nie powiedzieć, bo to to będzie wiedziało wcześniej, czy nie. To będzie wiedziało wcześniej, bo tam monitoruje 24 godziny na no dobę. Tak, nosisz to, mierzy ci temperaturę. Pierwszy baka chyba to prezentował, tak? Ten pierścień, z tego tak, 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 co. Obrączkę bardziej, pierścień już niech będzie zarezerwowany dla mistrzów, tak? Obrączkę nie, tą covidową. No i tam oczywiście pojawiło się, wiesz, 5G, nie? Że monitorowanie, że Big Brother te sprawy. No to tak, no 5G to jest wiadomo, co się dzieje w 5G. Tam masz Maszty płoną pod Orlando podobno, już, tam pod Disneylandem. No to... Pod łodzią potrafią zapłonąć, a my się doszukujemy jakichś zagranicznych przykładów. No oczywiście. Nie, no tak poważnie. No, no, jakby próbuje się stworzyć system, czy stworzono system, który w miarę. Żaden system nie jest szczelny, to jest wiesz, to jest, to, jest, to, jest, to jest Uwielbiam tego mema w stylu, po co nosisz maseczkę? Po to, żeby ochronić się przed wirusem, a ty po co stawiasz płot? Po to, żeby mi komary nie wlatywały. No, to jest mniej więcej trochę, trochę takie, już takie do absurdalne, ale, ale trochę tak jest, no mimo wszystko, więc jakby no wiadomo, że można tylko ograniczyć możliwość yy, gdzieś złapania tego, tego szajsu, czego wszystkim oczywiście życzę, żeby nikt tego nie, nie łapał. Natomiast no, nie ma systemu idealnego, tak? coś za coś wydaje mi się, odpowiadając już konkretnie na to pytanie. Yy, wydaje mi się, że nie wiem, co zrobi Adam Silver. Natomiast yy, myślę, że mniejsze zło odesłanie zawodników na kwarantannę a i próba gry tymi, którzy próba rozegrania już tego finału, skoro powiedziało się, a trzeba powiedzieć B. Dlatego mówię, patrzmy na te rozgrywki. Troszeczkę inaczej, niż na, na jakby nie patrzmy na to jako kontinuum sezonu, bo tu może być parę kwiatków, może się pojawić. Właśnie między innymi z powodu tych yy, pierścionków, które tam wyczają, że, że ktoś jest chory czy nie. Więc yy, no nie ma złotego środka. Wydaje mi się, że raczej Adam Silver powie, że oczywiście, all NBA, family łączymy się w, tak prawda, w, no nie w bólu, tylko w tym. Już ten flet z Tytanika Więc, ma tak, opuszczać? Tak, 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 że łączymy się w życzeniach zdrowia i tak dalej. Niemniej oczywiście doceniamy bohaterską postawę zawodników pozostałych w obu drużynach, którzy dzielnie walczyli do końca o to, aby rozegrać finał NBA. Ja myślę, że nie daj Boże, tfu, tfu, raczej tak to się skończy. Jozue zapytał, czy Space na przyszły sezon będzie mniejszy, jak to wpłynie na wolną agenturę, czy obecne kontrakty? Myślę, że na takie pytanie nawet sam Adam Silver nie jest w stanie w 100% odpowiedzieć, bo nie wiadomo. Przede wszystkim nie wiadomo, jak się zakończy sprawa tego sezonu, no bo przecież była mowa o tym, że odjęto trochę pieniążków z kontraktów, było 25%, potem jeszcze coś chyba, i to wychodzi poza plan. A jak wychodzi poza plan, no to nie wiedząc nic na temat przyszłego sezonu NBA, i o tym nawet chyba daty nie mają ustalonej, mimo że mówili wcześniej, bo związek się na to nie zgodzi, no i nie potrafią nic zrobić. Ten CBA będzie pewnie dalej działało, ale kto wie, czy ktoś go nie podważy, bo słuchajcie, jesteśmy w nowym świecie i musimy coś wymyślać. Poza tym też gdzieś czytałem, i nie wiem, czy to nie było na The Athletic, że sprawa może się też poważnie rozbić o rzecz taką. Najmniej ważną jak ubezpieczenia zawodników, w tym też przede wszystkim chodzi tu o młodych zawodników, takich, którzy wchodzą do ligi albo są kilka lat, żeby ewentualna taka sytuacja jak ta dzisiaj nie dotknęła ich karier. Mhm. Że są pod koniec kontraktu albo są w połowie kontraktu i nagle mają ścinkę, bo jest coś gorszego niż pandemia i już NBA nie wróci przez 100 lat na przykład, i on jest na lodzie. I oni tego Wiesz typu ubezpieczeń no ja będą chcieli. No i to też może być powód. Jak mogę coś dorzucić, to mogę się tak podłączyć pod odpowiedź. Proszę na to pytanie? bardzo, proszę. Mnie się wydaje, że NBA wie. Adam Silver wie. Ale nie powie. Wszyscy wią. Tylko oni powią po finale. Mhm. Ja to myślę, że tak to działa, dlatego że tam nie ma. Jakby to jest taka struktura i taka organizacja której nie ma przypadkowych ruchów. Oni nie pozwolą sobie na spontan, nie pozwolą sobie na niedopatrzenie czegoś, zwłaszcza jeśli to dotyczy pieniędzy i zawodników. Tam zawodnicy, okej, okay, marketingowo są traktowani bardzo przedmiotowo, ale jeśli chodzi o ich funkcjonowanie w NBA, oni są tam noszeni w lektykach, więc niemalże, mimo wszystko. Więc ja myślę, że NBA wie, co z tym zrobić i wie, jak będzie wyglądał przyszły sezon. Tylko po co teraz. Zarzucać jakby tematami, tak? No To jest jakby w tę stronę bym bardziej myślał. Oni się I celen... myślą też bardziej, boją, że nie wiedzą, co teraz się będzie działo, i w każdym momencie jest ten przycisk, dobra, 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 słuchajcie, przerywamy to. Panie Tak, baton, Oni muszą być tak na to gotowi teraz. I myślę, że projekt, projekt powstał już podejrzewam miesiąc temu, jak będzie wyglądały kwestie finansów i rozgrywek kolejnych. Przy założeniu, że będą one się odbywały względnie normalnie. Natomiast myślę, że teraz wszystkie siły i środki są rzucone na to, co powiedziałeś w tej, w tej sekundzie, Michał, czyli, czyli to, że zorganizowaliśmy turniej, doprowadziliśmy do tego, że on się, odbęd, że on się zacznie, a teraz musimy być czujni jak ważka, żeby on po prostu się odbył. I tyle. I jakby to jest, myślę, główne pole koncentracji, tu nikt z NBA nie pozwoli sobie nawet na przeciek do Adriana Wojnarowskiego w tym temacie. Właśnie, Adrian. Adrian coś się uspokoił. Ale na krótko, no właśnie. dobrze. Skoro tak, to możemy powoli, koń, powoli kończyć. Natomiast ja mam jedno pytanie. Co w żurzelu? Żurzel wrócił do. Do sił? Do no, kochany. Żurzel wrócił na pełnej. Z, znaczy z tym, z pełnym. Znaczy. Wrócił no. Tak? <noise> Nie no, wrócił w sile, Tak jak to już zdążyłem tam w ramach dygresji powiedzieć, że. Te pierwsze trzy kolejki Ekstraligi wyglądały tak to znaczy może nie to, że wyglądały, bo wyglądały całkiem przyzwoicie mimo wszystko. Natomiast no, zawodnicy mówili właśnie, że zabrakło tych sparingów, zabrakło tego zderzenia się wiesz, z innym, rzeczywistości z rywalem tym z innej drużyny. Po prostu po to są sparingi, w żużlu też między innymi. Natomiast to kręci się, kręci się maszyna, póki co kręci się dobrze i oby pół tak zostało, a od soboty jeszcze rusza pierwsza liga też przy okazji. Więc, jakby, tą dawkę też ja osobiście zawodowo będę miał podwójną Speedwaya w tym sezonie, bardzo skondensowaną swoją drogą, ale, ale wiesz, dużo rzeczy w małym, w krótkim czasie. Natomiast, nie no, kręci się, kręci się i dobrze, że się kręci. Wszystkie tematy w stylu faworyci i tak dalej, no to dwa się, po, dwa się potwierdziły, czyli Unia Leszno-Włóknia Szczęstochowa, natomiast cała reszta no, musi się rozjeździć, mówiąc wprost, i to, to musi się rozkręcić. Ma... Więc ja potwierdzę... pr... Leszno ostatnio w prime jest. Tak, tak, nie, no, to jest bardzo w prime, To jest, wiesz, ja, to jest jak Golden State Warriors za najlepszych czasów, wiesz. To, to jest coś, to, coś w tym stylu, no. Ale to nie boję się Ale... tego porównania. Ale właśnie. teraz wyskoczyli, właśnie, wiesz, wyskoczyli trochę coś taka efemeryda pomiędzy Milwaukee Bucks a Los Angeles Lakers teraz, czyli włókniarz, który gdzieś tam pukał do tych nieba bram, a teraz może się okazać, że to oni skradną show. Czyli ktoś ma taki dłuższy motor jak Antek. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Ta, w dwóch tak chodzi, wiesz. Ty po czterech kroków on dwóch. No. A słuchaj, a skoro już o żużelu, to czy na no. tym żużelu przychodzą kibiceły? W sensie, co z ludźmi jest? Przychodzą, no wiesz, wiadomo, czy... że w Polsce, w Polsce najbardziej kochamy 40%, teraz musimy się zadowolić z 25%, no co ci powiem. Mm -hmm. Ale tak poważnie, to tak, 25% zapełnienia stadionu jest, no nie powiem, żeby tak było idealnie, że wszyscy tak się super grzecznie stosują do zasad, ale póki co to są sporadyczne przypadki, więc więc no więc jakoś to się kręci, ale tutaj szacunek znowu, znowu skradli show kibice z Lublina, bo jak się okazało, że nie można na stadion i na drzewo też się nie wchodzi, bo się jest za starym albo szkoda drzewa, to co się robi? Wynajmuje podnośnik. No. To widziałem, to widziałem, Tak. to jest no, kibic, właśnie. to jest kibic. Człowieku. To jest kibic, tak. To, są, to jest nie, no, naprawdę. Tutaj oczywiście to wygląda absurdalnie w obrazku, ale naprawdę duży szacunek, o, naprawdę ogromny szacunek za to poświęcenie. No, to jest kibic, tak jak powiedziałeś, to jest kibic przez duże k. Kibice motoru po raz kolejny pokazali, wiesz, yy, wielkie jaja po prostu, powiedzmy sobie wprost, takie prawdziwe kibicowskie jaja, kulturalne. To też warto podkreślić, że to są super kibice, bo tworzą super atmosferę ale inni też się uczą, bo tam nie pamiętam, gdzieś chyba w Grudziądzu też się pojawił podnośnik za stadionem, także, także to nie jest, wiesz, no Lublin dał znowu gdzieś jako pierwszy, ale, ale fajnie, że to się rozszerza. No mówię, no takie inicjatywy, okej, okay, dopóki są tam po dwie osoby na podnośniku mieszkające razem w gospodarstwie domowym, no to wszystko jest ok, tak, no, wiesz, tak mówiąc oficjalnie. To otwiera nową niszę biznesu jakiegoś, podnośniki dla kibiców. Człowieku. To jest tak samo jak kurierzy z tej, w czasie koronawirusa nie odczuli w ogóle żadnego kryzysu. Tak podejrzewam, że w tej chwili właśnie żniwo jest dla. W tej dla właścicieli... chwili są na balearach i odpoczywają, bo. Już... <grym <grym Panie, tak, jaka paczka, proszę pana, ja, ja na Azorach jestem, a pan mi tutaj o paczce opowiada. Nie mam to, tak czasu. Samo, to tak samo zimą powiedzą właściciele podnośników. <grym> No. Panie, jak kocham żużel, człowieku. Ludzie z serwisów streamingowych, nawet support nie działa, wszyscy wyjechali na baleary. Oni w Netflixie nie ma żywej duszy, bo oni, oni już nawet nie, nie biorą opłaty abonamentowej, bo już mają taką górę kasy, że... Tak, oni, oni sami dopłacają, żebyś się, żeby się to oglądał. No, już czwarte konto w banku założyli, bo zapełnili wszystkie. Tak, 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 no, także wesoło, wesoło, no. Dobrze. To w takim układzie, skoro ja już wiem też o żurzelu, a ostatnio kawałek nawet oglądałem. O, widzisz. Oglądałem. To ja cię zapraszam teraz. Mogę, mogę to zrobić? Zrobię to. Zrobię to proszę na beszczelę. Proszę bardzo. Zrobię to bezczelnie, zapraszam tylko bardzo ty, serdecznie. Tylko ty, poczekaj, to... poczekaj, panie kolego. Tylko żeby to po dobre oglądania było. Oglądania oglądania, Tylko żeby dobre było to, a nie żeby się potem okazało, że to 15 minut wygrał jeden tam zespół i do dupy będzie mecz Żużlowy. Nie, no słuchaj, kochany. To ja, ja ci tego nie zagwarantuję. Ale mogę Ci zagwarantować to, że naprawdę będą, przynajmniej spodziewamy się, wyrównanych meczów. I zapraszam bardzo serdecznie do firmy Matki, czyli do Kanal+, Plus. Do N Sport Plus zapraszam i w soboty, i w niedzielę zapraszam. I do Kanal+, Plus przez internet też zapraszam. A co w najbliższym Powiedział. czasie? Będzie w lewo robiłem, jeździło. Zrobiłem to, to. Żużlowcy mi sponsorów zawsze cytują, to ja zrobiłem teraz to u ciebie i <śmulny> <jest> to... <śmulny> No! Ekstra. Tak, ale nie, ale tak. co teraz będzie w lewo się kręciło w najbliższym czasie, teraz, jakoś niedługo? Myślę, że oczekujesz, myślisz, że ja pamiętam dwa kalendarze dwóch lig, na, znam na pamięć. Ja ci mogę powiedzieć, gdzie ja będę. No to... <laughs> nie, dobrze. Tak, tak poważnie to będzie mecz Gdańsk-Tarnów w sobotę o 16. Tarnów I będzie to jest mecz. Żużdowy? No, oczywiście, że Tarnów jest Żużdlowy, kochanie? Jezus, Maria. Nie, dobrze, tak poważnie, poważnie, żeby nie było niedomówień, to akurat cały, całą pierwszą ligę wszystkie mecze prezentujemy, natomiast będą mecze prezentowane w usłudze Kanal Plus przez Internet. I to teraz nie mówię, żeby reklamować, tylko mówię, żeby wyjaśnić, mm -hmm. że będą mecze o 14 w sobotę Orzeł Łódź, Lokomotiv Dałga w Pils to są Łotysze, yy, i w niedzielę o 14 yy, Ostrów z Polonią Bydgoszcz. Te dwa mecze będą w Kanal Plus przez Internet, w tej naszej nowej tam wiesz. Tym nowym, fajnym. co, takim, takim, co ten co komik fajnym, opowiada co? na rowerze, że to wymyślił. Tak no, nie on to wymyślił, ale on opowiada, tak? No, jak zawsze będzie no tak. ktoś, kto wypnie pierwszy po order, tak? No właśnie. Ale, ale na, w telewizorze takim, wiesz, takim normalnie z pilotem, co możesz se klikać, to o 16 zapraszam do Gdańska, tam gdańsk Starnów a później o 18.45 Toruń-Gniezno. Gniezno. A w niedzielę, a w niedzielę będzie Częstochowa-Lublin i będzie u nas derby będą Zielona Gorzów. Mm -hmm. No to. No. Masz to wybierać. Poczekaj później wiesz. Ja ci, poczekaj, ja ci, poczekaj, ja ci bo na brincie podrzucę co dokładnie. Poczekaj, disują mnie, że nie, on pyta, czy tarnów jest żużlowy. No nie wie, Ja nie jest. Ja bronię, Michała. Ja nie znam, ja bronię, bronię nie, nie, ja nie znam, znam się na żużelu. Nie disujcie Michała. Ja nie znam się na żużelu. Nie dzisujcie Michała. Nie dzisujcie, proszę, nie dzisujcie Michała. Cieszmy się, że mamy kolejnego człowieka, który otwiera oczy na żurzel. Ja wiedziałem o tym, że w nie jest, że w tych innych miejscach, ale na przykład, że tak, że Orzeł Łódź jest, ja nie, nie, nie wiedziałem na przykład. Słuchaj, ja ci powiem, Michał, tak... A że raczej... w Ostrowie jest jakiś zespół żużlowy? Posłuchaj, to... no, ja, ale... ja ci napriwie złoje tyłek później, jak się spotkamy kiedyś i klapsa, ale tak oficjalnie to cię będę bronił i jakby proszę wszystkich, którzy teraz chcą disować Miśka Górnego, nie, pomóżcie mu, podpowiedzcie mu, co oglądać, komu kibicować, co jest w której widzę. Zasypcie go, zaspamujcie go, załadujcie go, to będzie jego kara, nie? bo Dis to nie jest kara. Załadujcie go informacjami, niech się uczy, niech to będzie kara. Żaden podcast żurzelowy nie będzie tutaj, Tomek. Nie przekonaj. <śm> żurzelowy, po prostu, żurzel. Co w żurzelu się dzieje? Że źle, źle w ogóle nie, nie znać. A, co ja będę? Chcemy oficjalne nagranie tego klapsa. No niestety. Wersja wieczorna będzie tylko dla Patronów na Discordzie i to też będzie mocno mocno zapikselowana, bo no nieważne. Nagramy już ja zadbam o to, ja zadbam o to że to wypłynie w sieć. Spokojnie, nie budzić. Skoro się. już rozmawiamy o seksta'ach, możemy kończyć. <laughs> Myślę, że to już jest czas najwyższy. E, coś ja chciałem Do. organizacyjnego powiedzieć, zanim się pożegnałem, ale powiedziałem chyba wszystko na początku. Za tydzień plan jest taki, że porozmawiamy o... Właśnie też w sprawach kontraktowych, co to się może porobić, kto może stracić, co jest najgorszego teraz, bo jest kilka takich rodzynków, co może być najgorsze, kogo podpiszą za furekasa, a potem się okaże, że dostanie kaszlu. E, no, to wszystko życie, za tydzień. no. No tak. I też za tydzień Dobrze. mam nadzieję, że ten, ten, co miał taki freestyle jak bo będzie, ale to zobaczymy, bo on tam płytę nagrywa, Dobrze, to ja rapera było... udaje, a tu podcast czeka. Ja będę słuchał za tydzień i po, też cię będę spamował yy, z żużlem. Dobrze. Zarzucał cię, będę informacjami. To ja już od dzisiaj wszystko, co będę robił, w lewo będę robił. Żeby się Proszę nastawić bardzo. pozytywnie. Proszę bardzo, Tylko niech tak będzie. Wyjście, drzwi wyjściowe mam w prawo, to będzie ciężko z domu. Słuchaj. Zulender też nie mógł się obrócić przez prawe ramię. Dobrze, skoro już był sex tape, już się obrażamy, to naprawdę czas, żebyśmy kończyli. <laughs> Dobrze. Dobrze. Bardzo dziękuję. Był z wami Karol Śliwa tylko zmienił głos. Na głos Michała Łopacińskiego. To nie było Michał Łopaciński z Kanal Plus. To był Karol śli... Nie, poważnie, to był Michał Łopaciński z Kanal Plus. Falzurze. Fal tak jest. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że, że ostatnie, no żartuję. <laughs> Nie, no bardzo, nie, tak serio, bardzo, bardzo dziękuję i wielki szacunek dla wszystkich do, donatorów, zwłaszcza ale wszystkich słuchaczy, także pamiętajcie, wszyscy jakby gdzieś gramy w jedną stronę i tylko pozytywne myślenie. Tak jest. Dlatego trzymajcie się. Dzięki Michał jeszcze raz i, i do następnej Dzięki. razy. Dzięki, trzymaj się.